Ja się czuję niezwykle wyróżniona możliwością pracy z Wami, czyli pracy z pograniczem. I tak naprawdę nie jestem specjalistką od baśni, ale uznaliście pewnie dobrze, że jestem przywiązana do tematu żydowskiego i ten wątek żydowski właśnie w naszych baśniach z dziewczynkami chcemy rozwinąć. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie pierwsze te kontakty, były niezwykle wzruszające, dlatego że spotkałam oto nagle ludzi, i to młodych ludzi, dwie młode, dorastające do dziewczynki, właściwie dziewczyny, które mają coś podobnego, co jest we mnie, a mianowicie one tęsknią za światem, który minął, tęskną za światem, którego nie ma i który w ich pejzażu, czyli pejzażu sejneńskim i na pograniczu, jest nieobecny. I nagle mamy wspólną misję. My chcemy ten świat przywrócić. I to jeszcze przywrócić w kostiumie baśni. To jest trudne, ale idziemy w tym samym kierunku. I teraz pierwsza rzecz, którą dziewczynki wymyśliły, która bardzo mi się spodobała, ale także powód, dla którego to wymyśliły. One chcą wymyślić maszynę, która nas cofnie w czasie, która cofnie te bohaterki w czasie. A dlaczego? Dlatego, żeby zrobić coś, żeby nie było wojny. Żeby na przykład zniszczyć matkę Hitlera, żeby Hitler w ogóle nie zaistniał. Czyli z tej tęsknoty za tym, co straciły w krajobrazie sejneńskim, z tęsknoty za różnorodnością, za szabasem, za czulentem, za żydowskimi potrawami, żydowską obecnością, chciały zrobić coś takiego, żeby móc wrócić myślą i baśnią, bo baśń ma taką możliwość, do tego czasu, kiedy wszystko było na miejscu. No i właśnie mamy tego rodzaju pomysł wyjścia w przeszłość, czy też wejścia w przeszłość i potem obserwacji tego, co zostało tutaj na miejscu. Ja byłam naprawdę zdumiona ich wrażliwością i tęsknotą. I ta baśń będzie wyrazem tęsknoty za światem, którego nie ma. I mam nadzieję, smaki, gesty, echa tego świata zachowa. My zachowamy. Dziewczyny i ja zachowamy.